Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiam z Wami sobie i przedstawię Wam temat zmiękczacza wody. Czy warto go montować? Czy warto inwestować w niego? No i sprawdzimy sobie, jaką my mamy w tej chwili twardość wody. Oczywiście zmiękczacz wody pracuje. Mam tutaj taki specjalny specyfik razem z taką miarką. No i mamy instrukcję. Za chwilę sobie będziemy mierzyć, jak to wygląda. Mamy fajnie wyszczególniony krok po kroku, co mamy zrobić. Pojemniczka wlałem jedną kropelkę i to wystarczyło, aby ona uzyskała kolor zielony, więc woda jest bardzo miękka. Ogólnie czasem, jeżeli macie wodę bardzo twardą, to najpierw jest kolor czerwony i dolewacie każdą kropelkę, mieszając mędzurką, pojemniczkiem, aby uzyskało to kolor zielony. Zmiękczacz wody mamy Aquafora A800. Tutaj macie pojemnik na sól i no i fajny jest, bo nie jest on duży, jest poręczny, troszkę waży. Tutaj widzicie na wyświetlaczu 1611, wczoraj był jakby była pukanka, więc mamy praktycznie licznik na zero. Jeżeli chodzi o przyłącze, to tak to wygląda. Mamy dwie metalowe rury, no i później tutaj taki gumowy wąż, gdzie jest odpływ. Odpływ u nas nie może iść do oczyszczalni, bo to są solanki, więc zabijają bakterie w oczyszczalni, więc po prostu mamy to wypuszczone na zewnątrz. Pokażę Wam też, jak wygląda kabina prysznicowa. Oczywiście cały czas na tej miękkiej wodzie. Specjalnie ona nie była myta. Widzicie, robi się tylko taki nalot. Tutaj już tego nie ma i tu już później znowu jest ten nalot. Ze względu na to, że po kąpieli, jak ściągniecie sobie to ściągaczką, to nic nie zostaje. Specjalnie zostawiłem to warstwami, żebyście zobaczyli tą różnicę. Jest to taki nalot, który bardzo łatwo się poddaje, jeżeli chodzi o mycie. Tak on wygląda. Jeżeli chodzi o blat w łazience, specjalnie tutaj go nie myłem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Gdzieś jak się nie wytrze, to zostają tylko takie plamki. Oczywiście to jest ultramatowy blat, więc na zwykłym blacie pewnie nie będzie to zauważalne. Jeśli chodzi o baterię, to praktycznie nie trzeba jej myć. Ona nie ma tego osadu, więc czy to na baterii umywalkowej, czy na baterii prysznicowej. Nie ma, może gdzieś tam, o widzicie, tylko taki osad. Na pewno plusem jest to, że nie ma kamienia na baterii, nie osadza się on. Na pewno też plusem jest to, że gdzieś tam na, nie wiem, toalecie nie osadza Wam się ten kamień, nie musicie tego szorować, więc to jest jak najbardziej w porządku. Na pewno dużym zaskoczeniem dla pierwszych użytkowników będzie to, że ta woda jest taka bardzo miękka, taka jakby napowietrzona, nie wiem, nawet można by to nazwać taka trochę, no nie tłusta, ale myjąc ręce musicie gdzieś tam dłużej tą wodę puszczać, przynajmniej w naszym przypadku. Czy drugi raz bym zamontował zmiękczacz wody? Oczywiście, że tak, ze względu na to, że jest to naprawdę wygoda. My tutaj ogólnie u siebie mamy bardzo twardą wodę, więc myślę, że albo środki chemiczne, albo ocet byłby co tydzień używany. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie filmu. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, hej!